Gorące pytania telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie i równie serdecznie witam moich i państwa gości, którymi są w naszym studiu pan poseł Dariusz Kurzawa, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Panie pośle, kłaniam się pięknie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. I w połączeniu przez Skype'a pan poseł Andrzej Gawron, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Panie pośle, kłaniam się pięknie. Również dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panowie, zaczynamy naszą rozmowę na temat granic, na temat decyzji naszego sąsiada, czyli Niemców, bo wczoraj po godzinie 13 szefowa niemieckiego MSW poinformowała o zaostrzeniu kontroli na granicy z Czechami i Polską. Jak wyjaśniono, z tych dwóch kierunków w ostatnim czasie ma przybywać do Niemiec szczególnie duża liczba osób ubiegających się o azyl. Szefowa niemieckiego MSW ogłosiła również, że Berlin nie planuje obecnie wprowadzenia stałych kontroli na granicy z Polską, więc chyba można by było zaryzykować takie stwierdzenie, że z dużej chmury mały deszcz, ale czy tak jest rzeczywiście, o tym porozmawiamy sobie właśnie w naszym studiu. Jak pan poseł Dariusz Kurzawa ocenia obecne działania naszego sąsiada właśnie w kontekście granicy z Polską? Panie pośle. To nie ma żadnego zaskoczenia tak naprawdę. No, są to normalne działania prewencyjne i też odpowiedź na zwiększający się przemyt ludzi przez granice Unii Europejskiej i też jest to jak gdyby pokłosie tych kontroli, które też nasze państwo prowadzi, bo przecież również na terenie Polski udało się ujawnić kilka takich prób przemytu, przewożenia osób nielegalnych imigrantów. Wobec tego też, jeżeli Niemcy zauważyli, że u nich też pojawia się taka grupa, że też jest taki problem, bo na pewno mają takie informacje od swoich służb. Wobec tego to jest sytuacja, której no nie powinniśmy się tutaj dziwić. Normalne działanie państwa sąsiadującego z nami. Zresztą wiemy nie od dziś, że jest gdzieś ten bałkański szlak przemytu ludzi, który wiedzie przez terytorium Polski, ale także przez terytoria innych krajów Unii Europejskiej, takich choćby jak Czechy czy Słowacja. Poza tym też słyszymy bardzo często o tej drodze i próbach przerzutu nielegalnych imigrantów z Litwy czy przez granicę polsko-litewską, przez granicę polsko-ukraińską i potem przez nasz kraj tranzytem do Niemiec, bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, że tutaj miejscem docelowym dla tych imigrantów nie jest Polska, tylko są kraje Europy Zachodniej i to one mają tutaj największy problem. No, bardzo często Niemcy właśnie, rzeczywiście. Tak, Niemcy, Francja, tak, ale Niemcy po prostu są kojarzone z jakimś takim państwem, nie wiem, dobrobytu, państwem socjalnym, które wspiera i wspomaga imigrantów, dlatego tak oni masowo prą do tego kraju. Zresztą my mamy takie sytuacje na granicy choćby z Białorusią, gdzie ci młodzi ludzie, czy też inne osoby, które tam próbują się przedostać przez tą granicę, to dla nich krajem docelowym nie jest Polska, tylko są właśnie Niemcy. Oni myślą, że już są gdzieś blisko granicy z Niemcami i za chwileczkę, nie wiem, osiągną jakiś raj. Tu się okazuje, że jednak sporo problemów się pojawia w tym kontekście. Rzeczywiście Niemcy są tak kojarzone, ale to się zaczyna robić też problemem, jeżeli chodzi o wewnętrzną politykę naszego sąsiada, bo po prostu niemieckiemu społeczeństwu przestaje się to podobać, że w ten sposób ta polityka wobec migrantów wygląda, że mają takie, a nie inne wsparcie ze strony niemieckiego rządu. No i to też staje się problemem politycznym. Tutaj nie ma co się oszukiwać. Pytanie, czy ta kwestia zamknięcia Polski, no nie zamknięcia, ale tych wzmożonych kontroli na granicy z Polską, z Czechami, to jest również poniekąd kwestia polityczna. Jak pan poseł Andrzej Gawron patrzy na całą sprawę. Ja myślę, na które z przedmówcą zgodził tutaj. Rzeczywiście no, jest większy napływ migrantów i przez ten szlak bałkański właśnie z innych kierunków. Zawsze, jeżeli gdzieś tam są takie struktury, które bazują na tym potrzebie przejścia tych osób, gdzie oczywiście są ważne finanse, bo to jest zrobione przeważnie za pieniądze i to podejmuje się to ryzyko, żeby tych migrantów przetransportować. No to pojedyncze takie sytuacje się zdarzają i cieszę się po prostu, że Niemcy zrozumieli, że jak gdyby tutaj taka niekontrolowany napływ migracji jest szkodliwy dla ich państwa, ale dla całej Unii Europejskiej. Jeszcze pamiętamy te radosne witanie migrantów w poprzednich latach. No teraz chyba trochę otrzeźwienia. Myśmy zawsze, Węgry i myśmy zawsze stali na stanowisku, że trzeba chronić swoje granice przed tym nielegalnym napływem migrantów. To jest po prostu praktycznie niemożliwe, żeby przyjąć, nie wiem, te wszystkie osoby, które chcą z przyczyn ekonomicznych dotrzeć do Europy. Jak badania były robione, to jest w samej Afryce gdzieś ponad 80 milionów ludzi, niektórzy już chcieliby wyjechać, poprawić sobie byt.
Więc my musimy absolutnie zrobić wszystko, żeby tam pomagać na miejscu, tamte osoby, żeby miały godne warunki życia jako Unia Europejska, jako Polska, a tutaj maksymalnie zabezpieczać się przed tą nielegalną migracją. Czy to jest element też walki politycznej? No niestety ja się obawiam, że jednak coś w tym jest, że tutaj to się ogłasza, bo przecież można wzmocnić te kontrole, wzmożyć i nie za bardzo tego w przestrzeni publiczną nie o tym informować, ale jest niestety, no, za praktycznie 2 tygodnie mamy wybory w Polsce i wszystkie te działania, które gdzieś tam z zachodu, z Brukseli, z Niemiec płyną, czy wypowiedzi kanclerza Scholza, czy inne działania już takie praktyczne, no, wskazują na to, że tutaj bardzo zależy Niemcom, Brukseli na tym, żeby władza w Polsce się zmieniła, i to może być jakiś z tych elementów. O wypowiedziach kanclerza Scholza sobie jeszcze porozmawiamy, dodamy do naszej rozmowy, ale teraz zobaczmy wpis na Twitterze ze strony wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego, który pisze na dawnym Twitterze, w zasadzie teraz portalu X, w ten sposób. To jest ten wpis. Ojej, pomimo próśb i starań niemieckiej i proniemieckiej opozycji, granica niemiecko-polska pozostanie otwarta. Jak nie idzie, to nie idzie. Tak pisze pan minister Paweł Jabłoński, ale spokojnie, Platforma Obywatelska na pewno będzie próbowała dalej. Jak na ten wpis reaguje pan poseł Dariusz Kurzawa? Panie pośle, czy rzeczywiście za tym wszystkim stoją pewne intencje polityczne, żeby być może wpłynąć poniekąd na ten proces, na kampanię wyborczą, no i później wynik wyborów ostatecznie? Nie wydaje mi się. Jak ja patrzę tak bardziej szeroko na ten problem, to jest problem, który dotyka w tej chwili Europy, i to bardzo mocno, bo problem na naszej granicy, choćby z Białorusią, ta wojna hybrydowa, tak naprawdę trzeba powiedzieć, z Białorusią, którą mamy, i to wzajemne przerzucanie tutaj uchodźców. Z drugiej strony wiadomo, że wojna na Ukrainie, to też jest problem, bo szczelność tych granic, ale też napływ ogromnej rzeszy ludzi do naszego kraju, to też powoduje różnego rodzaju perturbacje. Dodatkowo ten szlak bałkański, o którym mówiłem ja, jak również tutaj kolega poseł, i też ten szlak jeszcze litewski powoduje, że do Europy ze strony wschodniej trafia wielu tych uchodźców, a poza tym też Europa jeszcze ma problem z uchodźcami, którzy przedostają się przez państwa bałkańskie, tutaj, czy też przez Włochy, i to jest ogromny problem, gdzie trzeba podjąć szybko działania. Ja nie dopatrywałbym się tutaj polityki, może polityki trochę takiej wewnętrznej, tej niemieckiej, bo widać, że w Niemczech narasta ogromne, to o czym pan redaktor też mówił, ogromne niezadowolenie na politykę, którą prowadziły do tej pory rządy niemieckie, dotyczące udzielania azylu, pomocy uchodźcom z Afryki czy z innych państw. To odbija się trochę czkawką też tą ekonomiczną Niemcom, ponieważ widać spadki gospodarczej, widać, że następuje powolna recesja gospodarki niemieckiej, wywołana też tym, że te programy socjalne są tam bardzo mocno rozbudowane. Wobec tego to niezadowolenie jest też ogromne. Ja bym dopatrywał się pewnych takich analogii, że polityka, ale też bieda, czy wzrost problemów finansowych powoduje właśnie do radykalizacji poglądów na temat uchodźców, osób obcych, w cudzysłowie oczywiście, w poszczególnych krajach. Tak narodził się faszyzm, nazizm, i to jest taka prosta droga też, jeżeli rzeczywiście sobie nie poradzimy w tym jakoś długofalowo w Europie, może to powodować, że takie partie właśnie, to jest AfD zdaje się w Niemczech, czy tak jak u nas Konfederacja w Polsce, będą miały nadal ogromny posłuch, będą miały duże grono wyborców, i takie nastroje będą rosły. No tutaj można by było powiedzieć o błędach popełnianych u fundamentów, jeżeli chodzi o politykę migracyjną Unii Europejskiej, politykę migracyjną Niemiec samych w sobie, no bo przecież jeżeli tworzymy takie swoiste getta dla migrantów, kiedy nie pozwalamy im się tak naprawdę kontaktować w jakiś sposób bardziej szerszy ze społecznością lokalną, no to wtedy wiadomo, że jest mniejsza chęć do współpracy. Dodatkowo, no, ten socjal, o którym też cały czas rozmawiamy w naszym programie, powoduje, że duża część z tych migrantów, na przykład w Niemczech, po prostu nie pracuje
pracuje, nie podejmuje tej pracy, nie może jej znaleźć. No to też gdzieś powoduje dodatkową frustrację, no i kolejne problemy, które się tutaj mnożą. Ale dorzućmy do naszej rozmowy właśnie te słowa kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który powiedział chociażby w sobotę na wiecu SPD w Norymberdze, że jest za tym, żeby zwiększyć kontrolę nad nielegalną migracją, zapewnia o podjęciu dodatkowych środków w tym celu, mówiąc, że do Europy i do Niemiec tym samym przybywa wiele osób, a liczba ta dramatycznie wzrasta. No i tu pojawia się wątek Polski, bo w kolejnych zdaniach kanclerz Scholz mówi w ten sposób: nie chciałbym, żeby Polska po prostu machnęła ręką. Tutaj w domyśle chodzi o nieprawidłowości w wydawaniu niektórych wiz. Będziemy potem dalej dyskutować na temat naszej polityki azylowej, stwierdza pan kanclerz. Dodaje, że powinno być tak, że każdy, kto przyjeżdża do Polski, jest tam rejestrowany i tam przechodzi procedurę azylową, zamiast wiz, które w jakiś sposób były udzielane za pieniądze, pogłębiając problem. Należy to omówić z polskim rządem, oznajmia kanclerz, podkreślając, że w zależności od aktualnej sytuacji koniecznie może stać się podjęcie dalszych środków na granicach, na przykład tej polskiej. No i te podjęcie tych środków, jak się okazuje, ma miejsce. Dodajmy jeszcze kolejny wpis na portalu X, czyli Grzegorz Schetyna, były lider Platformy Obywatelskiej, pisze w ten sposób o całej tej sprawie, o zamknięciu czy też wzmożonych kontrolach na granicy Niemiec z Niemcami. W wyniku pisowskiej afery wizowej Niemcy wprowadzają kontrolę na granicy z Polską. Jak pan poseł Andrzej Gawron patrzy właśnie na z jednej strony tę kwestię wiz, która jest i podnoszona przez kanclerza Scholza, jak widać przez polityków niektórych, przynajmniej ze strony Koalicji Obywatelskiej, tutaj przykład Grzegorza Schetyny. Czy jest w tym trochę racji, a może to jest próba odwrócenia trochę całej sytuacji? No bo zdaje się, że w pewien sposób Niemcy, być może właśnie wykorzystując to na potrzeby własnej wewnętrznej polityki, starają się przedstawić, że problem migracji to w zasadzie problem teraz płynący ze strony Polski, a nie z tej kwestii chociażby otwartych ramion kanclerz Angeli Merkel z 2015 roku. Panie pośle. Zawsze można upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Na pewno jest to i jak gdyby tutaj wskazane dla kanclerza i taki ma cel polityczny, żeby to na użytek własny, wewnętrzny wykorzystać. Ale też, jak widzimy po tych komentarzach Grzegorza Schetyny, jest to na korzyść opozycji. I może tu rzeczywiście taki jest zamiar, że to w dwóch kierunkach może jak gdyby te polityczne cele realizować. Powiem tak, no tutaj rzeczywiście tych wypowiedzi dotyczących Polski jest sporo i szkoda, że w tym okresie przedwyborczym, bo to zawsze stwarza podejrzenie, że to jest ingerencja właśnie w nasze demokratyczne procesy. Ja przypomnę, że na Lampedusę dziennie przypływa kilka tysięcy nielegalnych migrantów, a tutaj jeżeli chodzi o aferę wizową, stwierdzono, że to było gdzieś 260 nie takich wiz, które rzeczywiście no, z takim przestępczym działaniem zostały związanych i za pieniądze zostaje wydane, więc no, skala tego jest jak gdyby całkowicie inna. Jakoś tak nie słyszę takich wielkich wypowiedzi na temat właśnie tych kryzysów tam na Lampedusie, ale są nawet te wypowiedzi chociażby szefowej Unii Europejskiej, no to wtedy mówi się o tym, że trzeba relokować, że trzeba właśnie w sposób sprawiedliwy, solidarny podzielić tych migrantów. Moim zdaniem naprawdę musimy zrobić wszystko, żeby zabezpieczyć granicę. Granica to świętość. Na tej granicy powinien stać żołnierz czy straż graniczna i zabezpieczać granicę przed tym nielegalnym napływem, bo jeżeli będzie świadomość w tych zorganizowanych grupach przestępczych, którzy przerzucają te osoby, że jest taka możliwość, że tutaj my będziemy relokować, no to ten proceder nie ustanie. Jeżeli będzie taka świadomość, że tej możliwości nie ma, jak na przykład na Lampedusie postawić obok drugi statek, przypływa ponton, oczywiście dać porcję wody, pożywienia i przeprowadzić na statek, który odwiezie te osoby z pełnym zabezpieczeniem humanitarnym w to miejsce, z którego wypłynęli. Naprawdę to jest możliwe do zrobienia. Tu trzeba dyplomacji, trzeba pytanie stanowczości. Nie, i tak to zrobić. Ja tylko do jednej sprawy chcę się odnieść tutaj do tej granicy. Króciutko, bo mało czasu w tej części nam zostało. Granicy polsko-białoruskiej. Granica to świętość. Naprawdę plan taki, że była linia zdrady na granicy Wisły, gdzie miały ewentualnie przy ewentualnym ataku przejść wojska, to była zdrada stanu. To też dotyczy rządów Polskiego Stronnictwa Ludowego razem z Platformą Obywatelską, to o czym pan poseł przed momentem wspomina, o tej obronie na linii Wisły. Natomiast chcę pana posła Dariusza Kurzawę również zapytać o to, jak pan sądzi, czy Niemcy w sprawie migracji odwracają w tym momencie kota ogonem, kolokwialnie rzecz ujmując.
Nie bardzo, natomiast chyba uczą się też na doświadczeniach innych krajów, ale też i swoich własnych, bo problem tej migracji zarobkowej, ale też imigrantów, to jest problem starych państw, przede wszystkim Unii Europejskiej, bo przecież jeżeli spojrzymy na zróżnicowanie etniczne Francji, Niemiec, ale także Wielkiej Brytanii, to jest ono ogromne. Też jeżeli spojrzymy na Hiszpanię, tam ten problem jest bardzo mocno widoczny. Poza tym też te kraje muszą zreformować dość mocno swoje te programy socjalne, ale także podejście do imigrantów, ale nie w tym pierwszym pokoleniu, tylko w drugim, bo największe problemy na przykład Francja miała z imigrantami w drugim pokoleniu, czy trzecim nawet, bo są to osoby, które mieszkają w jakichś slumsach, w biednych dzielnicach, które są pozbawione świadczeń, czy socjalnych, czy zdrowotnych, możliwości na rozwój i tak dalej. Trzeba też sobie powiedzieć, że że w skali europejskiej najgorzej nastawieni do innych nacji i też do obcych są Francuzi, i to się w tej chwili odbija w ten sposób. Piętrzą się te problemy, panowie. Tak, tutaj stawiamy przecinek, jeżeli chodzi o naszą rozmowę. Za moment w tym samym składzie widzimy się ponownie na antenie telewizji w Polsce.pl oczywiście.